Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów Słowianka jest od miesiąca w stanie upadłości. O kłopotach Słowianki posłanka Małgorzata Golińska dowiedziała się już po ogłoszeniu upadłości. To zbyt późno, by można było skutecznie pomóc. Tym niemniej posłanka próbuje coś zrobić, ratować miejsca pracy. Bardzo późno ta informacja dotarła, bo już po złożeniu wniosku do sądu o upadłość, więc jakby wszystkim związano ręce i dopiero kiedy medialnie to wypłynęło, dowiedzieli się o tym pracownicy i to pracownicy poprosili o pomoc. Więc przede wszystkim bardzo późno i strasznie żałuję, że wcześniej pan prezes nie przyszedł i nie powiedział, że są takie problemy, żeby pomóc. Natomiast jakby nie można pracowników zostawić bez pomocy. Skontaktowałam się z Ministerstwem Rodziny, dlatego że Słowianka tam ma zaległości, znaczy no nie bezpośrednio w ministerstwie, ale chodzi o opłaty o PFRON, o ZUS. I tam pan wiceminister ma sprawdzić, na ile jest to niemożliwe do odpuszczenia, czy też istnieje szansa na to, żeby te 500 000 w jakiś sposób pracownikom pozwolić na to, żeby nie wiem, zakład dalej istniał. Drugi temat to jest zaległość czy nakaz zwrotu do PARP-u 5 000 000 zł. W związku z niewykonaniem pewnych punktów z umowy dotacyjnej. No tutaj czekam na dokumenty od pana syndyka. Obiecał, że dostarczy mi wszystkie dokumenty, choć pracownicy Słowianki twierdzą, że tego nie da się już w żaden sposób odwrócić. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorem biura pana ministra Kwiecińskiego, więc mam nadzieję, że ten temat również uda się w najbliższym czasie wyjaśnić. Ale jakby ostatni temat to Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie poprosiłam o pomoc pana wiceministra Wójcika, bo jakby jeżeli mamy złożony wniosek o upadłość likwidacyjną, to mamy jakby zamknięty temat. Gdyby udało się zmienić wniosek na upadłość restrukturyzacyjną, to wtedy możemy zacząć kombinować jakąś pomoc dla Słowianki, ale to jakby też musi mieć jakieś podstawy i strona może tylko takie coś zrobić. No wiemy, że pan prezes od razu zdecydował o wniosku o upadłość likwidacyjną. Teraz jestem w stałym kontakcie z panem syndykiem. On też twierdzi jakby, że wznowienie produkcji, mimo tego, że próbował, jest niemożliwe. Więc no, sprawa jest strasznie trudna i dla mnie osobiście przykra i bolesna, bo najgorsza w tym wszystkim jest bezsilność. Człowiek chciałby pomóc, a okazuje się, że kiedy ktoś o tą pomoc zwraca się zbyt późno, to nawet może wcześniej dałoby się zrobić więcej, chociaż mówię, na razie broni nie składamy, będę się starała dowiedzieć jak najwięcej i znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie tak, żeby uratować pracowników.